Zaczniemy pewnie modlitwą, tak żeby ten czas był spotkaniem przede wszystkim z Bogiem, z Jego Słowem. Polecajmy ten czas słuchania Słowa Pana Boga. Prośmy o to, żebyśmy mieli gotowość przyjmowania Go, otwartości pewnej. To wcale nie jest proste, nie jest łatwe. Wcale nie jest łatwo słuchać Słowo, bo zazwyczaj mamy gdzieś tam w sobie jakieś plany, które powodują, że często jesteśmy tak krytycznie nastawieni do tego, co słyszymy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Dobrze. Niestety jestem w bardzo niekomfortowej sytuacji. Z tego względu, że siostra mi tutaj powiedziała, że jak będę za długo mówił, to zabiorę czas Panu Jezusowi, który będzie potem uwielbiany i adorowany w Najświętszym Sakramencie. A ja niestety mam taką tendencję do przedłużania, ale tylko z tego miejsca, z ambony, więc to jest dla mnie niekomfortowa sytuacja. Druga, dlatego, że chcę, tak, ten temat, który jest tutaj podpowiedziany, to jest o Duchu Świętym, o tym, co to ma wspólnego, Jego moc z miłosierdziem doznawanym i okazywanym. A to nie jest temat prosty sam w sobie, z tego względu, że nam jest łatwo słuchać takich tematów, które dotyczą jakoś tak bardzo egzystencjalnie naszego życia. Natomiast w momencie, kiedy zaczynamy słuchać o Panu Bogu, to często nam się nudzi, ponieważ to jakoś tak związki między tym, kim jest Pan Bóg, jaki jest, co On wnosi w nasze życie, są takie czasami na tyle odległe, że nam po prostu trudno jest złapać ten kontakt taki egzystencjalny i wtedy trochę to nas właśnie nuży, takie słuchanie o Panu Bogu. Więc to, co chcę dzisiaj powiedzieć, będzie w takich skrótach. Mam nadzieję, że mi się uda to zrobić w taki sposób, żeby to faktycznie żebyście nie poupadali tutaj z tego względu, że tutaj zanudzam. Jakby ktoś już nie mógł, to proszę rzucić jakieś coś na środek, taki znak, że to już najwyższa pora jest skończyć to wszystko. To oczywiście, ponieważ ma być o Duchu Świętym, więc ja wziąłem taką perykopę, która jest takim opowiadaniem o tym, jak Pan Bóg tego Ducha daje. To jest w zasadzie cały drugi rozdział Dziejów Apostolskich, ale nie martwcie się, nie będę o wszystkim mówił, bo jest tam bardzo dużo, bardzo pięknych, też dobrych treści. Natomiast zanim do tego, to trochę takiego kontekstu w ogóle co do tego słowa, do tego fragmentu Dziejów Apostolskich. I pierwsze takie wprowadzenie, takie kontekstowe, to ono dotyczy w ogóle postaci Ducha Świętego. Wiecie, że pneumatologia, czyli ta dziedzina teologii, która mówi o Duchu Świętym, ona się mogła rozwijać w zasadzie dopiero w momencie objawienia, które zostało nam dane w Nowym Testamencie. Stary Testament niewiele mówi o Duchu Świętym, ale coś mówi. Nie ma tam oczywiście takiej nazwy jeszcze, nie pojawia się druga osoba Trójcy Świętej, nie pojawia się z takiego określenia Duch Święty, to co w Nowym Testamencie już spotykamy, ale pojawiają się pewne znaki tego, że Pan Bóg chce pokazać prawdę o sobie, nie jest taką monadą w takim znaczeniu, że Bóg jest jakiś taki jedyny, nieporuszony i gdzieś tam niedostępny, że jest w nim życie pewne, które chce nam pokazać i chce nam przekazać. I to jest coś bardzo pięknego samo w sobie. Nie wiem, czy kiedyś w ogóle zastanawialiście się, być może tak, bo tutaj sama elita jest w zasadzie, co w ogóle zmienia w naszej relacji do Pana Boga takie przekonanie, czy takie doświadczenie, prawda o tym, że Bóg jest Trójcą. Że Bóg jest Trójcą, to znaczy, że w Bogu jest pewna wielość. I to jest coś ogromnie ważnego, ponieważ kiedy my patrzymy na wydarzenie Jezusa Chrystusa,
Kiedy patrzymy na właśnie postać, osobę Ducha Świętego, to ona nam mówi też o tym, do czego Pan Bóg nas powołuje i co chce nam ofiarować. I Stary Testament tak próbuje to pokazać w takie sposoby różne. Najczęściej się mówi o tym, że o takie najprostsze określenie, które się stosuje, to Duch Boży. Duch, który na przykład ogarnął Saula w pewnym momencie, zawładnął nim, tak jak wieloma innymi postaciami sędziów, do których przychodził, brał ich w posiadanie i czegoś dokonywał. I to jakby to jest coś bardzo charakterystyczne dla tego Starego Testamentu. To znaczy to, że Duch przychodzi jako swego rodzaju moc, interwencja, która wkracza w życie człowieka i człowiek zostaje jakiś taki bezwładny wobec tej osoby, wobec tego działania Bożego. Poddaje się mu i pozwala na to, żeby Bóg mógł się nim posługiwać. Czasami nawet z oporami, bo Jeremiasz, kiedy pisze o swoim doświadczeniu, to mówi w pewnym momencie, ponieważ musiał używać bardzo takich trudnych słów przeciwko swojemu ludowi, więc w pewnym momencie się zbuntował wobec tego powołania swojego prorockiego i mówi o tym, że już nie chciał więcej głosić słów Pana Boga. I wtedy mówi o takim doświadczeniu, że go tam ogień spalał od środka. I mówił, że nie chciał, ale w końcu poczuł się przymuszony do tego, żeby pójść i głosić dalej. I takim znakiem, jednym ze znaków, tutaj bardzo ważnym dla nas, jest coś takiego, co jest taki dziwny szczegół, który się pojawia w Księdze Rodzaju i jeszcze trzykrotnie w Księdze Rodzaju i raz w Księdze proroka Izajasza. Znaczy taki sposób mówienia Boga o sobie, w którym Bóg mówi o sobie my. Na przykład pierwszy raz, kiedy Bóg stwarzał człowieka i mówi, uczyńmy człowieka na nasz obraz i podobieństwo. Tam się pojawia liczba mnoga. Są pewne trudności. Oczywiście dzisiaj jakby autor, który pisał te słowa, nie miał takiej świadomości Trójcy Świętej, ale zostawia pewien znak, który potem ojcowie Kościoła bardzo pięknie interpretowali. Bazylii Wielki, cała taka tradycja ojców kapadockich do tego nawiązywała trochę. Właśnie, która mówi o tym, że w Bogu jest pewna wielość, jest życie. Jest coś takiego, co Bóg chce przekazać człowiekowi. Właśnie tylko w odniesieniu do człowieka, kiedy mnie stwarza, odwołuje się do tego swojego wewnętrznego życia. Odwołuje się do tej wielości. Wcześniej, kiedy stwarzał świat, to mówił, niech się stanie, niech się stanie. Duch Święty, oczywiście Duch się unosił nad powierzchnią bezmiaru wód tam na początku, ale potem, kiedy sięga do tego momentu, dochodzi do tego momentu, kiedy ma stworzyć człowieka, to mówi, uczyńmy człowieka na nasz obraz i podobieństwo. Można tam rozważać, czym jest ten obraz i podobieństwo, ale ta liczba mnoga jest tam szczególna. Potem ona się pojawi między innymi jeszcze potem po opisie grzechu, potem się pojawi w takim momencie, kiedy Pan Bóg pomieszał języki mieszkańcom czy budowniczym wieży Babel. Tam też się pojawia, mówi, stąpmy, pomieszajmy ludziom języki. I u proroka Izajasza, kiedy Izajasz jest powoływany, Bóg mówi, kto by nam poszedł? Kogo mam posłać? Kto by nam poszedł? Bardzo ważna rzecz. Duch Święty w Biblii nie objawia się jako osoba albo jako ktoś związany z osobą konkretną. Objawia się jako pewna moc, ale nierozerwalna, nieoderwalna od Pana Boga, od Jego działania. Co bardzo szczególne, jak potem patrzymy na cały Nowy Testament, to Duch Święty pojawia się, zobaczcie, kiedy Jezus dokonuje cudów, to tam w zasadzie nigdy nie ma takiej manifestacji obecności Ducha Świętego, nigdy się nie wspomina tego Ducha Świętego, ale objawia się w bardzo szczególnych momentach. Wtedy, kiedy Jezus jest chrzczony w Jordanie, wtedy, kiedy Maryja spotyka Archanioła i słyszy, że pocznie Jezusa Chrystusa, przy poczęciu Jana Chrzciciela, tam wielokrotnie jest wymieniany, bardzo często objawia się wtedy, kiedy dochodzi do jakiegoś rodzaju spotkania między Bogiem a człowiekiem, między człowiekiem a człowiekiem, kiedy Bóg pokazuje, że chce spotkać mnie, że chcę być razem. Więcej, kiedy mnie powołuje do pewnego spotkania, kiedy mnie prowadzi do jakiegoś spotkania, to tam się pojawia postać Ducha Świętego jako tego, którym to spotkanie okazuje się możliwe.
Możliwe jest to, żebym spotkał Pana Boga. Duch Święty ukazuje się przy początkach. Przy początku działalności Jezusa Chrystusa, objawia się przy początku stworzenia świata, unosi się nad wodami. Tam, gdzie się pojawia jakiś początek. I ta scena, którą dzisiaj za chwileczkę tylko króciutko przeczytam i będę chciał pokazać pewne rzeczy w niej, to jest również początek. Mówimy, to jest moment narodziny Kościoła. I do tej pory Duch Święty, który był właśnie związany z osobą Jezusa, jakby nie objawiał się poza Nim, poza związkiem z Nim. Tylko wtedy, kiedy postać Jezusa pojawiało się też wspomnienie o Duchu Świętym. W momencie, kiedy Jezus odchodzi, to jest bardzo piękny moment, bardzo szczególny, w którym Jezus rozmawia ze swoimi uczniami, mówi, pożyteczne jest dla was moje odejście. Z wielu względów, ale jest tam też ten moment, który mówi, jeżeli nie odejdę, Duch Święty nie stąpi, nie otrzymacie tego daru. Ten Duch jest dla nas właśnie w tym momencie, kiedy Jezus jakby tą ludzką egzystencję tutaj kończy pomiędzy nami, taką fizyczną, dotykalną, po to, żeby mógł wchodzić w relację, w taką bliskość do nas. Dlatego to jest taki szczególny moment. I potem właśnie ta scena tutaj, jeszcze konteksty pewne wydobędę, ale na razie ją przeczytam i coś będę próbował pokazać o tym, co tutaj się dzieje. Bardzo pięknego, bardzo, bardzo głęboka scena. Więc pisze Łukasz, święty Łukasz, apostoł, autor Dziejów Apostolskich, pisze tak. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały. I na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. I zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku. Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Mówili pełni zdumienia i podziwu. Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny i przybysze z Rzymu. Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie, słyszymy ich głoszących w naszym językach wielkie dzieła Boże. Zdumiewali się wszyscy i nie wiedzieli, co myśleć. Co to ma znaczyć, mówili jeden do drugiego. Upili się młodym winem, drwili inni. Potem jeszcze trochę nawiążę do dalszych części tego tekstu, ale na razie to, co tutaj jest nam dane. Sam moment zesłania i pierwsza reakcja na ten dar, który jest okazywany. Pierwsza rzecz, która jest ważna, taka, to sobie zdać sprawę z tego, wszystko dzieje się w Jerozolimie. Wcześniej jest to zaznaczone przynajmniej dwukrotnie w pierwszym rozdziału, kiedy Jezus przykazuje uczniom podczas wspólnego posiłku, aby nie odchodzili z Jerozolimy, ale mieli oczekiwać obietnicy Ojca. A potem, kiedy jest mowa o tym, bo ten dialog odbywa się trochę poza Jerozolimą, to na obrzeżach Jerozolimy, to jest napisane o tym, że oni wrócili do tej Jerozolimy. Jerozolima jest pięknym, ważnym miastem w Biblii. Jest miastem, z którym się łączy ogromna teologia. Wiecie, jak Pan Bóg prowadzi historię zbawienia, to w tej historii zbawienia od początku są przynajmniej dwa miasta znaczące. To jest właśnie Jerozolima i jest Babilon. Pierwsze miasta w ogóle w Biblii, które są założone przez potomków Kaina. I miasta są pewnym obrazem wspólnoty. Jedna wspólnota jest zbudowana wokół czegoś, ale nie wokół Pana Boga. A Jerozolima jest miastem niebieskim, jest miastem świętym, jest miastem Boga. Ona jest obrazem pewnej wspólnoty, która jest święta, która jest poddana Panu Bogu.
I w zasadzie od pierwszych rozdziałów Biblii aż do ostatnich te miasta jakby rozwijają się równolegle. Bo na ostatnich kartach Biblii, w Apokalipsie, mamy taki piękny obraz, który mówi o tym nierządnicy, o Babilonie nierządnicy i o niebieskim Jeruzalem, które zstępuje z nieba do człowieka. O mieście, które jest symbolem grzechu. Tam ludzie są dlatego, że tam jakieś interesy mają. Bardzo charakterystyczne jest, że po zagładzie Babilonu to płaczą nad tym miastem tylko ci, którzy tam interesy robili. Marynarze, kupcy i królowie, którzy tam jakieś zyski z tego miasta czerpali. A niebieskie Jeruzalem jest czymś innym. Jest właśnie pewną wspólnotą. I tutaj od początku jest pewien znak, który jest ważny. Jest miastem, jest wspólnotą, miastem, w którym dokonuje się ten najważniejszy akt dzieła zbawienia. Jezus umiera i zmartwychwstaje, ale którego centrum stanowi właśnie Jezus Chrystus i stanowi Jego obecność, potem ofiarowana w Duchu Świętym. Więc miejsce jest ważne tutaj. Jezus nakazuje swoim uczniom, nie możecie odejść z Jerozolimy, bo poza Jerozolimą nie dokona się zesłanie Ducha Świętego. Poza tym miastem, które Pan Bóg wybrał jako miejsce swojego objawienia, miastem wybranym, poza tym górą świątynną, nie dokonuje się tak naprawdę zesłanie Ducha Świętego. Ale druga rzecz, która jest ważna, to czas. On jest zaznaczony w pierwszym zdaniu, kiedy jest mowa o tym, że nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy. Pięćdziesiątnica jest takim świętem, które jednym ze świąt wielkich pielgrzymkowych, które potem w tradycji Izraela już, nie wiemy czy za czasów Jezusa, ale już zaraz potem zostało związane z objawieniem się Pana Boga na Synaju, na górze Synaj. Wtedy, kiedy Bóg, uwaga, tutaj bardzo, bardzo interesujący szczegół. Wtedy, kiedy Bóg pośród płomieni, pośród ognia, pośród nawałnicy przychodzi na górę po to, żeby zawrzeć przymierze ze swoim ludem. Po to, żeby wziąć ten lud w posiadanie, ale zawrzeć z nim przymierze, wejść w nim w relację taką bliską. Relację, pod której Bóg będzie ciągle powtarzał, to jest mój lud, to jest lud, który ja sobie wybrałem, to jest lud, w którym mam upodobanie. Nie dlatego, że oni mieli jakieś szczególne cechy charakteru, że byli jakimś ludem szczególnym. Wręcz przeciwnie, wielokrotnie jest zaznaczane, że oni nie mieli nic, za co można było ich wybrać i kochać, ale Pan Bóg miał w nich upodobanie. I to ten jeden moment jest tutaj ważny. On się pojawia, ponieważ potem, kiedy Piotr stara się w swojej mowie, drugi rozdział to też jest taki fragment, w którym jest umieszczona kerygmat, mowa Piotra, kiedy stara się wyjaśniać, czym jest ten moment, odwołuje się do takiego proroctwa Joela, w którym te elementy krew i ogień i kłęby dymu, i to wszystko się tam pojawia. I to jest też pewien sygnał, który mówi o tym, że to jest pewne miejsce szczególne. Pięćdziesiątnica to jest miejsce, to jest czas szczególny, w którym Bóg nawiązuje relacje do swojego ludu. To jest czas szczególny, w którym Bóg wchodzi w przymierze ze swoim ludem. I to jest jeden z elementów. Ja mówiłem, że Duch Święty objawia się wtedy, kiedy pojawiają się początki, tak jak początek Kościoła, i wtedy, kiedy Bóg chce spotkać się z kimś. Duch Święty jest więc duchem spotkania. Spotkania więcej, jest duchem relacji. Jest tak jak o tym mówi Biblia bardzo pięknie w wielu momentach, jest duchem, który jest uosobioną miłością. Jest duchem miłości, miłości Boga do mnie, do człowieka. Jest duchem miłości Ojca do Syna i z duchem miłości Syna do Ojca, duchem posłuszeństwa. To jest tak osobowa miłość, że jest osobą. To jest coś bardzo ważnego. To jest właśnie to wewnętrzne życie Boga, którym On chce się dzielić z nami. Znaczy, my mamy pewną trudność i teraz drugi wątek związany, też bardzo skrzętnie wykorzystany przez tradycję Kościoła, drugi wątek związany z Pięćdziesiątnicą. To jest ten moment, o którym ten tekst mówi o tym,
że apostołowie zaczęli mówić obcymi językami. I tam na dodatek są wymienione krainy, wszystkich wymieniona taka cała lista krain, z których Żydzi pobożni byli w tym czasie w Jerozolimie, czy zamieszkiwali Jerozolimę. I którzy słyszą nagle, że Galilejczycy, nieuczeni ludzie, mówią w ich ojczystych językach. Słyszą ich ogłaszających wielkie dzieła Pana Boga. I są zadziwieni, mówią, jak to jest możliwe. I to jest też bardzo piękny wątek. Właśnie począwszy od Bazylego, potem jeszcze święty Augustyn bardzo pięknie wykorzystuje to i podpowiada pewną rzecz. Mówi o tym, że jest to taka sytuacja, która jest pewnym odwróceniem przekleństwa, w które człowiek się wpakował ze względu na swój grzech. I tutaj trzeba by się odwołać. To nie jest, powiedzmy, taka naukowa egzegeza. To jest egzegeza alegoryczna ojców Kościoła, ale ona jest, myślę, bardzo ważna dla nas tutaj, bardzo głęboka. Ponieważ kiedy zerkniemy sobie do 11 rozdziału Księgi Rodzaju, to tam mamy takie opowiadanie, które oczywiście wszyscy znamy, o tym, jak człowiek w swojej pysze albo w swoim pragnieniu powrotu do relacji z Panem Bogiem w pewnym momencie zaczął budować wieżę Babel, nie? Właśnie. Buduje tą wieżę dlaczego? Bo chce spotkać Boga, bo chce się wedrzeć do nieba, bo chce wrócić tam, skąd został wygnany. Ma już dość błąkania się po ziemi i chce wrócić do tego miejsca, z którego ucieka. Oczywiście to trzeba kierunki trochę zmienić, ponieważ Eden to jednak było miejsce, które sobie wyobrażano na ziemi, ale chodzi tutaj bardziej o relację z Panem Bogiem. Chce spotkać Pana Boga, chce stanąć wobec Niego i zaczynają budować. Przy okazji wieża Babel ma jeszcze inne trochę znaczenie, ponieważ ona była też traktowana jako swego rodzaju punkt odniesienia, w którym ludzie mogli się spotkać między sobą też. Nie? Taki podwójny znak, który mówi, w którym mieszkańcy całej ziemi mówią, uczyńmy sobie pewien znak. Taka wieża wysoka do nieba, to ją widać z każdego punktu na ziemi. Nie? I wiadomo, że jak tam pójdę, to spotkam człowieka, z którym będę mógł być. Jakby przekleństwo grzechu to jest to błąkanie się nieustannie po całej ziemi. Pan Bóg taki wyrok wydaje dla człowieka. Ale człowiek w pewnym momencie jest znużony tym, mówi, już nie chce. Nie chce dłużej się gdzieś tam błąkać. Chce, żeby móc doświadczyć bliskości tego drugiego. Chce doświadczyć tego, że mogę być z nim razem. I kiedy budowniczowie zaczynają tworzyć tę konstrukcję, która ma sięgnąć nieba, Pan Bóg sprowadza pewien kryzys i mówi, to teraz zobaczymy, czy jesteście w stanie być razem wtedy, kiedy pomieszam wam języki. I dzieje się coś dramatycznego, ponieważ ludzie nie mogąc się dogadać, nie mogąc akceptować tego, że ten inny jest inny, mówi innym językiem. Można by to przełożyć na taki egzystencjalny język. To jest taki moment, kiedy ja zaczynam w życiu odkrywać, że ten człowiek obok mnie to wcale nie myśli i nie czuje tak jak ja. I co wtedy? I wtedy myślimy sobie, to ja mam dość. I sobie pójdę w swoją stronę, nie? To ja już nie znoszę, nie potrafię akceptować odmienności drugiego człowieka. Nie? I tam wieża Babel jest takim momentem, który mówi o wielu językach, ale te wiele języków powoduje, że człowiek nie jest w stanie się pozostać w jedności. I Babel jest, tak jak te nazwy są trochę podobne, ale to są ważne takie zbieżności językowe. Babel jest pewnym miastem, właśnie pewnym miejscem, które mówi o wspólnocie, która nie jest zbudowana wokół Pana Boga. Taka wspólnota, której człowiek chce być razem, ale nie wie jak to osiągnąć, więc próbuje osiągnąć to takimi ludzkimi sposobami. I na końcu się okazuje, że to, co nas różni, jest tak raniące, jest tak trudne, że lepiej sobie pójść w inną stronę. I cała ta przedsięwzięcie się rozpada. Tutaj okazuje się coś zupełnie innego w tym momencie, nie? Ponieważ ta scena tutaj mówi o tym, że człowiek, że jakby te różnice językowe pozostają. Zobaczcie, że ci wszyscy ludzie, którzy tam są wymienieni, mieszkańcy Mezopotamii, Partowie i Medowie, Kreteńczycy, mieszkańcy Cypru, Cyreny i tak dalej, mieszkańcy Rzymu,
że oni dalej mówią swoimi językami. To się nie zmienia wcale. Ale Kościół, który się tutaj pojawia, ma tę zdolność, żeby mówić do każdego w jego własnym języku. To znaczy, ma w sobie pewną zdolność przyjścia do drugiego człowieka tam, gdzie on jest. I to jest dar Ducha Świętego, nie? Bo my rozumiemy bardzo dobrze z tego tekstu, że Duch Święty powoduje... No tak, właśnie. Że Duch Święty powoduje, że ja mogę wyjść z takiego swojego bezpiecznego schronienia. Pamiętacie też inną scenę, która mówi o tym, że apostołowie przed zesłaniem Ducha Świętego są pozamykani. Są zamknięci w lęku, z obawy. To jest pewien obraz takiego życia ludzkiego, które jest otoczone lękami, którym buduje sobie mur dookoła się, dlatego że się boję. A teraz dar Ducha Świętego, ten dar spotkania, dar miłości, to jest coś, co pozwala mi opuścić to bezpieczne schronienie i pójść do drugiego człowieka. I pójść tam, gdzie on jest. To jest coś bardzo niezwykłego w tym tekście. Nagle okazuje się, że to pragnienie człowieka do tego, żeby żyć w jedności, staje się możliwe. Jest możliwe kochać w taki sposób, wyjść jakby z tego własnego więzienia w sobie, wyjść i pójść do drugiego człowieka w taki sposób, że ja mogę stracić siebie nawet. Mogę stracić nawet swoje życie, ale jednocześnie nie zabiera mi to miłości do drugiego człowieka. Nie zabiera mi to tego pragnienia spotkania go, oznajmienia mu wielkich dzieł Pana Boga. Oznajmienia mu tego, czego Bóg dokonuje. To, co tak naprawdę jednoczy tę wspólnotę na początku, to jest właśnie doświadczenie paschalne. To jest doświadczenie Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał. Który mówi, śmierć jest pokonana. Ja mogę żyć. Ja mogę pójść do drugiego człowieka. Ja mogę stracić dla niego życie z miłości. I to jest wszystko możliwe dla mnie. I to jest tak naprawdę ten moment, o którym mówi zesłanie Ducha Świętego, dar Ducha Świętego. To znaczy dar tej miłości, która jest w Jezusie Chrystusie, która jest nam dana w Jezusie Chrystusie, tej miłości, która jest między Ojcem i Synem, w którym Syn, jak patrzymy na Biblię, na Ewangelię, jest wiele takich momentów, kiedy ludzie próbowali wytłumaczyć Jezusowi, że droga, którą zmierza, jest bez sensu, do niczego nie prowadzi. Ale on mówi, ja jestem posłuszny. Nie posłuszny dlatego, że jestem, nie wiem, mam lęk przed Ojcem, ale właśnie dlatego, że Mu ufam. Dar to jest miłość Syna. To jest miłość, którą Syn ma do swojego Ojca. Mówi, ufam Mu, że ta droga, którą mnie prowadzi, jest tą najlepszą drogą. To jest też dar miłości Ojca do Syna, w którym Ojciec chce dawać wszystko to, co najlepsze swojemu synowi. Teraz trzeba jakieś skróty zrobić z tego. Dobrze, więc jakby pomijając pewną rzecz, chcę jeszcze nawiązać do takich dwóch momentów. Właśnie tego momentu takiego paschalnego. W pewnym momencie, kiedy Piotr mówi swoją katechezę, przypowiada ten kerygmat, kończy go takimi słowami wobec tych wszystkich ludzi, ponieważ Kościół, to jest ten nowy Izrael, który tutaj staje, głosi swoją katechezę, swój kerygmat o śmierci, zmartwychwstaniu Jezusa, mówi do Żydów, do tych, którzy byli ludem Starego Przymierza. I mówi tak, kończy ten kerygmat takimi słowami. Mówi, niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego ukrzyżowaliście, uwaga, bardzo mocne słowo, wyście go ukrzyżowali. Wyście go ukrzyżowali. Tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem i Mesjaszem. To był skandal, to co mówi tutaj Piotr do Żydów. Mówi tego, bo Biblia czy objawienie Starego Testamentu, tak jak je Żydzi rozumieli, mówi, że każdy jest przeklęty, ten, który jest powieszony na krzyżu. Nie? A Piotr mówi, tego właśnie Pan Bóg uczynił i Panem, i Mesjaszem. Zaś jest jak spełnieniem wszystkich obietnic, tego, który przyniósł wyzwolenie Izraelowi, temu, który jest też Panem.
nad całą rzeczywistością. Ale ważne jest tam to odniesienie, w którym ono się powtarza wcześniej, kiedy Piotr mówi, przybiliście go rękami bezbożnych do krzyża. To jest pewne oskarżenie, ale to jest oskarżenie, które jest ogromnie ważne, ponieważ żeby przyjąć potem dar Ducha Świętego, ten lud musi sobie zdać najpierw sprawę z tego, że to myśmy go ukrzyżowali, że to ja go ukrzyżowałem. Tam jest takie doświadczenie, które normalnie w człowieku jest ogromnie opatulone lękiem. To znaczy tego, że ja nie potrafię patrzeć na siebie jako na grzesznika, jako na tego, który jest autorem zła. Po prostu jest to tak przykre, tak rozdzierające doświadczenie wewnątrz mnie, że całym sobą uciekam od tego. Ale żeby przyjąć dar Ducha Świętego, jest ważne zmierzyć się z tym, że to ja jestem tym. I potem jeszcze jeden moment. Trochę przeczytam fragmencik, ale chodzi o to, żeby zobaczyć pewien kontekst. Więc jak odpowiadają ci, którzy słyszą to przepowiadanie? Jest dalej tekst Dziejów Apostolskich, mówi tak. Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi. Oni zobaczyli, że to jest coś, co jest bardzo prawdziwe. Przejęli się do głębi serca i mówili, co mamy czynić? Co my mamy wobec tego zrobić? Zapytali Piotra i pozostałych apostołów. I on odpowiada, nawróćcie się. Nawróćcie się, powiedział do nich Piotr. I niech każdy z was przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie w darze Ducha Świętego. Ten duch przychodzi. Jak jest, jakby przekładając go trochę na inny, taki bardziej dla nas przestępny język, mówi, co ja mam zrobić wobec tego faktu, że jestem grzesznikiem, że ja popełniam grzechy. I Piotr mówi, nawróć się. Ale co znaczy nawrócić? My zazwyczaj nawrócenie się jakby kojarzymy z pewną zmianą swojego postępowania. Ale wiemy, że język grecki mówi przede wszystkim o zmianie sposobu myślenia o świecie. Nawróć się to znaczy uznaj prawdę o sobie. Zobacz, że ty sam tak naprawdę nie jesteś w stanie nieba osiągnąć, nie wedrzeć się do nieba jak budowniczy wieży Babel, ale że Bóg jakby odpowiada na sytuację słabości i bezradności człowieka. Ochrzcijcie, przyjmijcie chrzest. Przyjmijcie jakby prawda o mojej grzeszności. Ona pociąga ze sobą taką gotowość przyjęcia zbawienia, które Pan Bóg daje. Mówi, a otrzymacie w darze Ducha Świętego. Otrzymacie w darze. Jako dar go otrzymacie. Jako coś, czego nie można zdobyć. Jest taka scena jedna z Dziejów Apostolskich, kiedy ktoś próbował sobie kupić Ducha Świętego. I został tam wtedy przeklęty przez apostołów. Ponieważ to jest niemożliwe w ogóle zdobyć go. Można go otrzymać w darze. I na końcu jeszcze tylko jeden fragmencik tego drugiego rozdziału, ostatnie wersety, które są nazywane sumarium pewnym, które opisuje życie Kościoła. Kościoła, który się właśnie wtedy zrodził. Z tego daru, który się objawił. I Dzieje Apostolskie piszą tak, Łukasz pisze tak, trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, którzy uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne, sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, spożywali posiłki w radości i prostocie serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. Może jakby tutaj wszystko jest piękne tak naprawdę. Można by trochę słów wypowiedzieć jeszcze, ale ja już przekroczyłem czas, więc tylko powiem dwie rzeczy. Że tu jest pewien obraz tej wspólnoty, której człowiek pragnie. Każdy z nas tego pragnie. Wspólnoty, w której można trwać w jedności, w jednomyślności, w bliskości, w doświadczeniu, że ten drugi jest dla mnie bratem. Nie jest wrogiem, jest bratem. Ale druga rzecz. Tu jest tak naprawdę początek do jeszcze jednej katechezy, którą należałoby powiedzieć. Ponieważ oni sprzedawali swoje majątki
i rozdawali. Tu się zaczyna pewne doświadczenie, kiedy miłosierdzie okazane przez Boga owocuje miłosierdziem, w którym człowiek nie zważa na siebie. Do tego stopnia, że ta gmina, potem kościół w Jerozolimie zbankrutował. Oni byli żebrakami tak naprawdę. Ale to doświadczenie bycia obdarowanym prowadziło ich do tego, że byli gotowi sprzedawać wszystko, swoje majątki i rozdawać tym, którzy potrzebowali. Miłosierdzie rodzi się z tego doświadczenia obdarowania przez Pana Boga, z tego doświadczenia wylania Ducha Świętego, które miało miejsce w Wieczerniku w tym dniu. I tyle.